Imperator, część druga. Tajemniczy powrót imperatora będzie. Włączę sobie timer. Mówicie, że to się może zakręcić w głowie normalnie. No. Fajnie, że jest teraz pomalowany, wiesz? Bo tak nie pomylisz dołu z górą, wiesz? Aha, ten sposób. No tak. Tak to jak pilot, to by mu za dużo krwi mogło odpłynąć i straciłby panowanie nad maszyną. Wiesz, możesz takiej orientacji, wiesz, po zakręcie, którą stroną go obserwujesz, nie? Nad samochodem, nie? Tak na wprost. To się może ktoś zaźmić, nie? Zdecydowanie. Co się do widokiem zaglądałeś? Można kamerkę do tego przyczepić. No. Są takie małe kamerki. Ale to najlepszy by był śmigłowiec, żeby wiesz, w zawisie i obserwować tą siatkę w łazience. Można poszukać jakichś praktycznych. Przez Lockheera Robaila, tak? No. Harriera mógłbyś to zrobić, odrzutowego takiego. Ale przyspieszył. Chce mi w głowie zakręcić. A zrób zwrot przez sztag. Nie mylą ci się strony? Mylą! Mylą mi się strony! Straciłem na moment kadru. No, bo bajera. Miał jeszcze wysokości, żeby bezpiecznie z tego wyjść, nie? A to chyba myślałeś o jakimś mocniejszym silniku? Nie. Żeby tak pionowo się wbił tak, po taką świecę i potem właśnie tak się obrócić na plecy? A ty ci, to jaki to ma moc? Średni, mały, duży? To jest taki właśnie do takich akrobatów, wiesz? Wszystko z tego zabrałem. Albo do... Szybowca do kilogramu. A takie tam koszące nad chwastami? No i pięknie. On tradycyjnie to brzmi, bo mu w takiej pozycji staje, czy jak? Nie, różnie, nie? Właśnie bywa, niestety różnie, ale jest na gumce, tak że wiesz, może się może ugiąć. Się ugiąć, poddać. Proszę tu. A, kolejne udane Szczęść lądowanie. Ty. Życzymy ci, Andrzeju, tyle lądowań. Co i startu. Co i startu, co i lądowań. Dziękujemy.